Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Nic. Doszedłszy do tego wniosku, znajdujemy jednoznaczne pouczenie w słowach: dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Wierzący nie jest w stanie być nadmiernie ostrożny, unikając wszelkiej społeczności ze złem. Chrześcijanin indywidualnie jest dzieckiem światłości, a kolektywnie ze wszystkimi wierzącymi stanowi świątynię Boga żywego. Bóg, będąc żywym Bogiem, nie tylko mieszka pośród swego ludu, ale też przechadza się pośród niego, bacznie obserwując wszelkie ich drogi. A jak wiemy, świętość przystoi jego domowi na wieki, bo tak uczy nas Psalm 93, werset 5. Być może niektórzy z nas zastanawiają się, no tak, ale idąc za tym wezwaniem i zrywając więzy ze światem, wielce na tym ucierpię i znajdę się w pozycji nie do pozazdroszczenia. Być może masz rację. Słowo Boże przewiduje taką ewentualność i daje nam na nią cudowną odpowiedź. Świat może cię wyrzucić, ale Bóg ciebie przyjmie i będzie ci ojcem. Ten werset nie odnosi się do ustanowionej przez Chrystusa relacji, jaką z zasady zostaje przeniesiony każdy chrześcijanin, stając się dzieckiem Bożym. O tym czytamy w Galacjan 3 rozdział 26-4-7, gdy mowa jest o naszej relacji z Bogiem przez wiarę w Chrystusa. Każdy wierzący, niezależnie od płci, nazwany jest synem Boga. Tutaj mamy do czynienia z praktycznym ojcostwem, łagodną troską i miłością skierowaną ku wierzącemu, który ich potrzebuje, cierpiąc ze strony świata. Jednak możemy tak się wyrazić z najwyższą czcią, sam Bóg będzie sprawował rolę ojca. Stąd czytamy tu o synach i córkach. Zauważ, ten, który zobowiązuje się odgrywać rolę ojca, jest Panem Wszechmocnym, Panem Wszechmogącym. W wersetach tych występują jego trzy wzniosłe imiona. Ojciec, po drugie Pan, czyli Jahwe, i po trzecie, Wszechmogący. Tak, On jest Jahwe, tym wiecznie niezmiennym, wiernym swemu słowu. On dzierży wszelką moc, do tego okazuje ojcowską troskę. Nie musimy zatem obawiać się zerwania naszych więzi ze światem. Niech się dzieje, co chce. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 16 werset.